Szanowni Państwo, bardzo proszę o uwagę. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ja się nazywam Alicja Bartnicka, jestem pracownikiem w Katedrze Historii Wojskowej na naszym Wydziale i zawodowo zajmuję się historią II wojny światowej, III Rzeszy i niemieckiej okupacji w Polsce. A dzisiaj, na dzisiaj, drodzy Państwo, przygotowałam dla Państwa wykład, który sobie zatytułowałam Biznes pod swastyką znanej marki na usługach III Rzeszy. Więc jak Państwo się domyślacie, porozmawiamy sobie o firmach niemieckich, które w trakcie istnienia reżimu narodowo-socjalistycznego no, współpracowały z tym reżimem i na tym reżimie się dorobiły, a ich potomkowie do dzisiaj dzięki tej współpracy czerpią korzyści majątkowe. Ale zanim przejdziemy do wykładu tytułem wstępu. W pierwszej kolejności, drodzy Państwo, ten dzisiejszy wykład odbywa się dzięki takiemu porozumieniu, które ja mam przyjemność już trzeci rok tutaj na naszym wydziale koordynować. To porozumienie nazywa się University Partnership Program Holocaust Studies i myśmy to porozumienie podpisali z organizacją Claims Conference z Nowego Jorku, która w pełni finansuje nauczanie o Holokauście dla studentów naszego uniwersytetu. I drugie takie drobne ogłoszenie, mam nadzieję, że Państwo pozwolicie mi na taką drobną prywatę. O, to może ja jeszcze na chwileczkę przerwę, bo widzę, że dotarła do nas chyba ostatnia szkoła z Bydgoszczy, prawda? Nie. Taka drobna prywata. Drodzy Państwo, z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie podziękować władzom naszego wydziału i pracownikom naszego wydziału za przygotowanie, za zorganizowanie tego wydarzenia. Widzę tutaj pana dziekana, pana profesora Waldemara Rozymkowskiego, któremu bardzo serdecznie dziękuję i dziękuję też osobom, które były odpowiedzialne za przygotowanie tego wykładu pod takim kątem organizacyjnym. Dziękuję Izie Kujawskiej, która do Państwa rozsyła zaproszenia na to nasze wydarzenie. Dziękuję też Krystianowi Chyrkowskiemu, który jest odpowiedzialny za przygotowanie techniczne tych wykładów. Wielkie brawa dla nich. Dobrze, to do rzeczy. Drodzy Państwo, dzisiaj będzie o biznesie, ale zanim o biznesie, chciałabym zacząć nasze spotkanie historią tej dziewczyny. Wereny Walsen to jest, słuchajcie, młodziutka dziewczyna, ona w tej chwili jest po 30, natomiast historia, którą chcę Wam opowiedzieć, no, wydarzyła się w roku 2019, kiedy Werena miała lat 26, więc była niewiele starsza od Was. I słuchajcie, to jest dziedziczka ogromnej fortuny. Ona już w wieku 26 lat wiedziała, że odziedziczyła miliony euro. Miliony przekazane przez miliony, do których dorobiła się firma Balsen. Czy w ogóle tą firmę kojarzycie? Jeszcze pewnie nie kojarzycie, ale zaraz Wam powiem, z czym, co stoi za tą nazwą. W każdym razie Werena, słuchajcie, ona pojawiła się na takiej konferencji, która dotyczyła, poświęcona była tematyka tej konferencji samowystarczalności żywieniowej. I ta konferencja była na żywo, streaming był prowadzony na żywo w internecie i Werena wyszła i zaczęła o tej samowystarczalności żywieniowej sobie tam opowiadać, ale w pewnym momencie nieco odeszła od tematu i nawiązała do wypowiedzi poprzedniego prelegenta, który odnosił się do czasów narodowego socjalizmu i do współpracy reżimu hitlerowskiego z tym, różnych firm niemieckich z reżimem narodowo-socjalistycznym. I w pewnym momencie swojej wypowiedzi Werena powiedziała coś takiego: jestem kapitalistką, należy do mnie 1/4 przedsiębiorstwa Balsen i bardzo się z tego cieszę. Tak powinno pozostać, ja chcę zarabiać pieniądze, a z dywidendy kupować sobie jachty i nie tylko. No i słuchajcie, drodzy Państwo, ta wypowiedź wywołała szok, bo teraz już kojarzycie. Firma Balsen powinna nam się tutaj kojarzyć z ciastkami Hit, czy z takimi wafelkami z czekoladą. To jest to ten biały napis na niebieskim tle. No i ta wypowiedź Wereny wywołała szok z tego względu, że to jest przedsiębiorstwo, które, drodzy Państwo, w latach istnienia III Rzeszy z reżimem narodowo-socjalistycznym nie tylko współpracowało
nie tylko dzięki tej współpracy przejmowało różne inne zakłady produkujące żywność na terenie Rzeszy, nie tylko, bo przejęli taki zakład ciastkarski na przykład w Kijowie, ale też wykorzystywało to przedsiębiorstwo niewolniczą pracę robotników przymusowych. Państwo widzicie, w latach 1940-1945 w zakładach produkcyjnych firmy Balsen pracowało około 800 pracowników przemysłowych. Jak oni tą fabrykę w Kijowie przejęli, to też te ukraińskie pracownice transportowano do Rzeszy na roboty przymusowe. I dlaczego to zdanie wypowiedziane przez Werenę wzbudziło takie kontrowersje? Ponieważ uznano, że ona jest totalną ignorantką, jeśli chodzi o epokę narodowego socjalizmu, że zupełnie nie rozumie tego, co się w tamtym okresie działo i że nie powinna tego rodzaju słów wypowiadać, zwłaszcza w kontekście takim, że jej firma, którą ona się tak chlubi, z nazistami, słuchajcie, współpracowała. I no, afera w Niemczech wybuchła do tego stopnia, że rodzina Wereny musiała ją przetransportować z Berlina, z jednej z dzielnic Berlina, w której ona mieszkała, do Hanoweru. Tam podjechał Mercedes i po prostu ją pewnego dnia posiewano linczu, że jakieś tutaj konsekwencje to młodą dziewczynę mogą z tego tytułu spotkać. Natomiast dziennikarze Bilda z Deutsche Zeitung nie odpuszczali i zaczęli w firmie Balsen wyciągać różnego rodzaju, sprawdzać przeszłość tej firmy i wyszło w tych badaniach, że potomkowie, że dziadek Wereny i jego bracia, no to byli, czyli ci główni ludzie, którzy zarządzali całym przedsiębiorstwem, że oni, słuchajcie, należeli do NSDAP i że ułożyli środki na SS. Werena została w tamtym czasie namówiona do tego przez kierownictwo firmy, że słuchaj, może, żeby wyciszyć całą tą sprawę, to może pokuść się tam o jakieś publiczne przeprosiny i będzie po wszystkim. I to też zrobiła, ale nadal prasa niemiecka nie odpuszczała całej tej sytuacji. To w konsekwencji doprowadziło do tego, że firma Balsen, żeby jakoś cały ten szum nieprzyjemny ucichł, bo też słuchajcie, no zaczęto sugerować, że może my powinniśmy w takim razie zacząć bojkotować produkcję tej firmy i nie kupować sobie tych ciastek i tych wafelków. No to żeby ten szum ucichł, firma Balsen zatrudniła historyka, zawodowego historyka, który miał po prostu pogrzebać w przeszłości tej firmy i się z nią sprawić. I on przygotował na ten temat taką książkę, książka została opublikowana i to uznano, że to jest że Balsen się przyznaje do wszystkiego, do tych swoich związków z narodowym socjalizmem, więc można im opuścić. Jeśli o samą Werenę chodzi, słuchajcie, no generalnie tutaj jej ojciec jakby wbrew temu wszystkiemu, na przekór temu wszystkiemu, no nie chciał przyznać się w pewnym sensie do błędu, bo ona nie poniosła żadnych biznesowych konsekwencji, a wręcz przeciwnie. W bardzo krótkim czasie została przez tego ojca awansowana na wyższe stanowisko i to właśnie Werena jako jedna z czwórki rodzeństwa została, słuchajcie, przez ojca wyznaczona jako główny udziałowiec firmy i zasiada obecnie w jej zarządzie. I to, co wydarzyło się w kontekście wypowiedzi Wereny Balsen, to nie jest jakby jedyna współczesna wpadka firm, które z narodowym socjalizmem, z reżimem narodowo-socjalistycznym współpracowały, bo na pewno wszyscy kojarzycie firmę Siemens, prawda? Kojarzymy. To słuchajcie, na początku tego wieku firma Siemens wyszła z takim pomysłem, żeby piecyki gazowe do ogrzewania mieszkań, które produkowała, nazwać, no nie zgadnijcie jak, Cyklon przez Z. Co oczywiście spotkało się po raz kolejny z oburzeniem i z takim niezadowoleniem. Oczywiście to do tego nie doszło. Natomiast słuchajcie, no te sytuacje budzą takie pytania o to i ja bym chciała, żebyśmy w trakcie tego dzisiejszego wykładu spróbowali sobie na te pytania odpowiedzieć. Jak to się stało, że właściciele tych niemieckich firm no osiągnęli zarządów Hitlera takie duże wpływy? Na czym właściwie polegała ich współpraca z rządem? Jakie korzyści z tej współpracy te firmy czerpały i czy niemieckie firmy poniosły odpowiedzialność za współpracę z reżimem. No i rzecz jasna, Państwo się domyślacie, że bo jest nam bardzo trudno dzisiaj znaleźć firmę niemiecką, która z Adolfem Hitlerem, z rządem Adolfa Hitlera by nie współpracowała.
Więc ja na potrzeby tego wykładu no, musiałam dokonać pewnego rodzaju selekcji i starałam się wybrać dla Was takie firmy, które reprezentują różne branże, czyli znajdzie się tam branża spożywcza, ubezpieczeniowa, samochodowa i tak dalej, i tak dalej. Drodzy Państwo, zanim zaczniemy, przejdziemy do tych firm, ja bym chciała trochę powiedzieć, żebyśmy sobie powiedzieli o gospodarce, bo to jest ważne w kontekście takim, żebyśmy zrozumieli, na czym polegał fenomen gospodarki w czasach Adolfa Hitlera. Słuchajcie, po I wojnie światowej, przegranej I wojnie światowej dla Niemiec, i to jest przegrana, która się zasadniczo różni od przegranej, która nastąpiła później, w II wojnie światowej, bo wojska wrogich państw nie były na terenie III Rzeszy. Nie były na terenie Niemiec. Niemcy podpisują kapitulację, natomiast oni, bezwarunkową kapitulację, natomiast oni nie przegrywają tej sytuacji, tej wojny na froncie, co jest dla Niemiec potwornym upokorzeniem. I w wyniku I wojny światowej, słuchajcie, ten bilans przedstawia się zatrważająco, bo mamy prawie 2 miliony poległych, mamy ponad 1 milion jeńców wojennych, ponad 4 miliony rannych, Niemcy tracą jakieś 70 kilometrów, to jest 13% stanu sprzed wojny. Jakieś takie, słuchajcie, jakby to Wam zobrazować pod kątem terytorialnym, to są dwa województwa mazowieckie. Takie terytorium Niemcy tracą. Spada o 3/4 wydobycie żelaza, o połowę węgla, o 3/4 cynku i o połowę cyny. Dodatkowo, słuchajcie, Niemcy ponoszą straszne koszty finansowe, bo spada produkcja o 50%. Spada eksport o 40% i odszkodowania, jakie Niemcy zostają na Niemcy nałożone w tamtym czasie. Początkowo to jest 125 milionów dolarów. Później to zostaje co prawda zredukowane do 31,5 miliarda, ale to nadal jest bardzo dużo. To nadal jest taka kwota, która to państwo przycisnęła. I słuchajcie, ostatnią transzę tych odszkodowań to jest 70 milionów euro. Państwo widzicie, że niemiecki bank przelewa na konta Wielkiej Brytanii i Francji dopiero w 2010 roku. Niemcy spłacają reparacje wojenne po I wojnie światowej. Do tego, słuchajcie, taki drugi czynnik, który wpływa na kryzys gospodarczy Niemiec w latach 20., to jest potężna inflacja. I ona w okresie 1923-24, no ona dochodzi nawet do 30 miliardów procent rocznie. 30 miliardów procent rocznie. Państwo widzicie tutaj na wykresie ten potężny skok. Pieniędzmi jest łatwiej palić w piecykach, bo jest ich tyle, niż kupić za nie drewno. A po wypłaty, słuchajcie, Niemcy przychodzą do pracy z koszami, bo tych pieniędzy jest tak dużo. Państwo widzicie tutaj na slajdzie banknot o wartości 10 milionów marek z 1 października 2023 roku. Dodam tylko, że to nie był najwyższy nominał. Poza tym, jeśli chodzi o wartość pieniądza, ta wartość pieniądza była inna rano i była inna wieczorem. To jest potężny kryzys gospodarczy. A i trzecim takim elementem, który się na kryzys gospodarczy w latach 20. składa, to jest krach na giełdzie Wall Street w 29 roku, który się czkawką odbija w Niemczech, ponieważ Niemcy są uzależnione od pożyczek amerykańskich, no jakoś muszą te reparacje wojenne, słuchajcie, spłacać. I w wyniku tego wszystkiego no spada produkcja przemysłowa o jakieś 40%, jeszcze dodatkowo. Obroty handlu spadają o 60%, wydobycie rud żelaza o 70%, produkcja stoczniowa nawet o 80% i te niewielkie rezerwy złota, które Niemcy w tamtym okresie mają, właściwie topnieją o ponad połowę. Co więcej, bezrobocie jest na takim poziomie pod koniec lat 20., że niemal połowa osób zdolnych do pracy w Niemczech tej pracy nie ma. Kryzys jest potężny. Ale, drodzy Państwo, no wszystko zmienia się w momencie, kiedy Adolf Hitler dochodzi do władzy. W styczniu 1933 roku Hitler zostaje kanclerzem Niemiec i wyjdę tutaj od takiego stwierdzenia, że cały świat zaczyna patrzeć z zapartym tchem na te sukcesy gospodarcze Adolfa Hitlera. Na to, co Hitler gospodarczo tutaj, bo wiecie Państwo, że Hitler najpierw próbuje przejąć władzę w 1923 poprzez siłowo, poprzez pucz monachijski.
to się nie udaje, więc on potem stwierdza, że skoro siłowo nam się nie udało, to spróbujemy przejąć władzę w sposób legalny. Hitler wygrywa wybory i więc on władzę przejmuje legalnie. I to nie jest tak, że po w szczytowym momencie poparcia na NSDAP głosuje 33% mieszkańców, tak? 33% Niemców. Wydawałoby nam się, że wcale nie tak dużo. Ale Hitler cieszy się poparciem, to jest wyjątkowość tego reżimu narodowo-socjalistycznego, bo Hitler cieszy się poparciem do końca wojny. I jednym z powodów, dla którego on to poparcie do końca wojny ma, jest właśnie ten niemiecki cud gospodarczy. Słuchajcie, on był na tyle w tym wszystkim sprawny, na tyle w tym wszystkim dobry, że w 1938 roku otrzymuje tytuł Człowieka Roku magazynu Time. I nie wiem, czy wiecie, on nawet w 1939 roku, to za chwilę wyjaśnię, z czego to wynikało, ale jego kandydatura została zgłoszona do pokojowej Nagrody Nobla. Słyszeliście o tym? No absurd, prawda? Absurd. Fakt, że to nie do końca tak było, bo za tym szwedzkim parlamentarzystą Erikiem Brandtem jakby stały nieco inne przesłanki. On był antyfaszystą absolutnym i zgłoszenie Hitlera do pokojowej Nagrody Nobla miało być takim wyrazem sprzeciwu Brandta wobec faktu, że Neville Chamberlain został też do pokojowej Nagrody Nobla zgłoszony. Natomiast to, że Hitler zostaje człowiekiem roku Time'a, tego mu nikt nie odbierze. To jest ogromny sukces w 1938 roku. Słuchajcie, w momencie, kiedy Hitler dochodzi do władzy i zaczyna wprowadzać różnego rodzaju reformy, różnego rodzaju zmiany, automatycznie wzrasta dochód narodowy dwukrotnie. Przemysł ciężki i zbrojeniowy zwiększa swoje moce też dwukrotnie. Produkcja stali wzrasta ponad czterokrotnie, wydobycie żelaza pięciokrotnie. Od podstaw w tej rodzącej się III Rzeszy zaczęto budować przemysł włókien sztucznych, produkcję syntetycznej benzyny i kauczuku, a w produkcji aluminium Niemcy wysunęły się na pierwsze miejsce na świecie. W przemyśle samochodowym z kolei zatrudnienie wzrasta. Ja tutaj Państwu podaję dane z roku 1933, z 65 tysięcy, kiedy Hitler obejmuje władzę. W 1938 roku, przed wybuchem wojny, mamy już 220 tysięcy. Dodatkowo, drodzy Państwo, takim wymiernym efektem, takim elementem, który się na ten cud gospodarczy składa, jest to, że zaczyna spadać bezrobocie. Do tego stopnia, że słuchajcie, w 1933 roku mamy 6 milionów osób, które nie pracują, to już 5 lat później zostaje, to bezrobocie w zasadzie na poziomie zerowym, bo to są tylko 34 tysiące osób, które nie ma pracy. Do 1940 roku to jest, słuchajcie, skok o 70%. Zatrudnienie w Niemczech wzrasta o 70%. Realna praca wzrasta o 32%. No cud, cud. Nic dziwnego, że cały świat przygląda się temu z zapartym tchem. A jeszcze do tego, słuchajcie, ta narodowo-socjalistyczna III Rzesza jest państwem, które wygląda w sposób imponujący. Które myśli o tym, żeby przebudować Berlin na stolicę świata, które myśli o potężnych inwestycjach takich architektonicznych, które organizuje wiece partyjne i mityngi wyglądające właśnie tak. Zobaczmy sobie.
fallen wir. Aber diese ununterbrochene Entrückung lehnen wir ab. Und die Entehrung ertragen wir nicht. Bei Diktaten wirken wir nicht mit. Sie mögen ein Diktat als Diktat uns aufoktroyieren. Roku 1933 i jak mi powiecie, że ono nie robi na was wrażenia, to wam nie uwierzę. Uważam, że to rodzące się państwo narodowo-socjalistycznej III Rzeszy już w 1933 roku mogło imponować i miało podstawy ku temu, żeby to porwanie tłumu było uzasadnione. I tu mam pierwsze pytanie na dzisiaj do was. Jak to było możliwe? Słuchajcie, jak to jest możliwe, że mimo... To mówimy o państwie, które przegrywa, które jest upokorzone przegraną w I wojnie światowej, które wychodzi z ogromnym bezrobociem, którego rezerwy złota topnieją niemal do zera. Jak to jest możliwe, że Niemcy w krótkim czasie, w kilka lat po objęciu rządu przez Adolfa Hitlera, stają się pierwszą potęgą na świecie? No może po Stanach Zjednoczonych, świat patrzy na nie z podziwem. Jak to jest możliwe, że zlikwidowane zostaje niemal całkowicie bezrobocie, że wzrastają płace, że mamy zdobycze socjalne, których nikt Hitlerowi nie zabierze, takie jak urlopy, takie jak kredyty dla małżeństw czy zapomogi? I jak to jest możliwe, że w tym samym czasie następuje imponująca przebudowa Niemiec? Słuchajcie, co za tym stoi? Czy wiecie, gdzie tutaj leży sukces? Słucham. Nie wiem, na przykład w potężnym zadłużaniu państwa? Zadłużaniu. Blisko, ale słuchajcie, za cudem gospodarczym III Rzeszy stoi właściwie takich dwóch niemieckich ekonomistów. Pierwszy z nich nazywał się Georg Friedrich Knapp. On był prekursorem nowoczesnej teorii monetarnej i słuchajcie, on na przykład uważał, to są jego słowa, że pieniądz jest wyłącznie symbolem używanym przy transakcjach, ma wartość umowną i nie tworzy majątku. Więc nie ma potrzeby, żeby utrzymywać wymienialność pieniądza na złoto i bycia niezależnym od międzynarodowej finansjery. I poglądy Knappa powtórzył za chwilę drugi niemiecki ekonomista, Gottfried Feder, którego kilkukrotnie Hitler wspomina na kartach Mein Kampf. Zresztą Hitler twierdzi, że dzięki tym propozycjom Federa on się zapisuje do DAP, przekształconej później w NSDAP. I co Feder mówi? Feder mówi tak, no mamy fabryki, mamy maszyny, mamy ludzi, no to trzeba coś zrobić takiego, żeby ludzie poszli do fabryk i zaczęli pracować. I zadaję pytanie za swoim poprzednikiem, za Knappem, czy rzeczywiście potrzebne jest nam złoto po to, żeby produkować pieniądze? Państwo wiecie, że pieniądz powinien mieć pokrycie w złocie, tak? Że państwa tak funkcjonują, że powinien mieć pokrycie w złocie. Tymczasem skarbce niemieckie są puste, więc Niemcy zaczynają produkować pieniądze bez pokrycia w złocie. I drugim takim elementem wypuszczają weksle. Weksle, które stają się środkiem płatniczym, które umożliwiają też, nie muszą tego rozliczać. Niemcy się dzięki wekslom zaczynają zbroić, a nie muszą tego wykazywać. Alianci nie widzą, że, bo nie muszą tego wykazywać, że to nie jest pieniądz, więc nie muszą tego wykazywać jako formę płatniczą za zbrojenia. Ale z drugiej strony to też nie uzasadnia tak naprawdę, bo żeby Adolf Hitler doszedł do władzy, no to mówiąc kolokwialnie, on musi mieć kasę. No jakoś trzeba sfinansować, słuchajcie, kampanie wyborcze, tak? Jakoś trzeba zapłacić za te wszystkie mityngi, za te wszystkie pochodnie, za zjazdy partyjne, za te piękne mundury, które myśmy widzieli. A kim jest Adolf Hitler w latach 20., w 23 roku, czy na początku lat, jeszcze na początku lat 30? No jest bezrobotnym malarzem, któremu w życiu nie wyszło, bo się nie dostaje na tą Akademię Sztuk Pięknych, tak?
nie ma pieniędzy, jest bez grosza przy duszy i w dodatku obraca się w środowisku, które też tych pieniędzy nie ma. Bo z tych ludzi, którzy go otaczają, to jedynie mogliby się powiedzieć, że Goering coś tam jakimś majątkiem dysponuje. Ale Hitler nie. I nikt z jego współpracowników też pieniędzy nie ma. Słuchajcie, on, nie zabierzemy mu tego. On był świetnym mówcą, był świetnym oratorem. Niektórzy uważają go za krzykacza, ale miał zdolności przemawiania. Z tym, że tymi samymi zdolnościami nie wygrywa się wyborów. A Niemcy na początku 1933 roku, słuchajcie, partia, której tutaj Hitler przewodzi, ona jest zadłużona na 12 milionów marek. To skąd Hitler ma pieniądze, żeby sobie zorganizować, drodzy Państwo, kampanię, bo w 1932 roku on startuje w wyborach prezydenckich, przegrywa te wybory z prezydentem Hindenburgiem, ale to też nie o to chodziło. Skąd ma pieniądze, żeby organizować kampanię prezydencką i kampanie poszczególne parlamentarne, w których startuje NSDAP? No sukces pani tutaj podpowiada? Nie będę ten. No, sukces Hitlera, słuchajcie, tak naprawdę zaczyna się w Stanach Zjednoczonych. Za Hitlerem stoją Amerykanie. I myślę, że są historycy, którzy kuszą się o takie stwierdzenie, że gdyby nie było Amerykanów, nie byłoby Adolfa Hitlera. To jest trochę tak jak z Leninem, którego Niemcy przetransportowali do Rosji. Gdyby tego nie zrobili, to być może nie byłoby Związku Radzieckiego. Gdyby nie Amerykanie, być może nie byłoby Adolfa Hitlera u władzy w III Rzeszy. A za Adolfem Hitlerem, słuchajcie, w pierwszej kolejności stał Henry Ford. Henry Ford, no to jest założyciel, Państwu się słusznie na pewno kojarzy, Ford Motor Company, który no, dysponuje ogromnym majątkiem, ale prywatnie Ford jest zakorzonym antysemitą, jest zwolennikiem narodowego socjalizmu. Jemu ta ideologia odpowiada. Nie wiemy dokładnie, kiedy oni się poznali. Wiadomo jest, że Hitler miał amerykańskie wsparcie, mamy na to dokumenty, że już od roku 23, czyli od puczu Monachietta, to jest rok, kiedy próbuje przejąć władzę siłowo, już przez banki szwajcarskie i szwedzkie idą do Niemiec pieniądze, amerykańskie pieniądze dla Adolfa Hitlera. I jak Henry Ford, on był na tyle zafascynowany, że słuchajcie, na każde urodziny w kwietniu przesyłał Hitlerowi czek w wysokości 100 tysięcy dolarów. No to już są naprawdę realne pieniądze, z którymi można coś zrobić. A za Henry Fordem no stoi cała amerykańska finansjera. On pociąga za sznurki tutaj, tak? On namawia innych do tego, żeby Adolfa Hitlera w rodzącej się III Rzeszy wspomagać. I słuchajcie, ta relacja między Henrym Fordem a Hitlerem jest na tyle bliska, że w 1938 roku za zasługi dla III Rzeszy Henry Ford otrzymuje najwyższe odznaczenie przyznawane cudzoziemcom. Hitler nadaje mu Krzyż Wielki Orderu Orła Niemieckiego. To jest to odznaczenie, które Państwo widzicie tutaj na slajdzie. Ta współpraca między Fordem a Hitlerem, no ona się też przekłada na okres II wojny światowej, bo Ford otwiera swoje fabryki na terenie Niemiec. I drodzy Państwo, no on wyprodukował 1/3 niemieckich ciężarówek wojskową, które odgrywają taką kluczową rolę no podczas Blitzkriegu, tak? Poza tym taki chichot historii tutaj trochę powiedzielibyśmy. Po wojnie Ford składa też roszczenie wobec rządu USA, żeby otrzymać odszkodowanie za to, że zbombardowano jego fabryki w Kolonii w czasie II wojny światowej. I słuchajcie, on otrzymuje rekompensatę. On otrzymuje 10 milionów dolarów za to. Ale co ciekawe, to amerykańskie wsparcie to jest nie tylko Ford Motor Company, to jest też firma IBM. Czy ktoś z Was tą firmę kojarzy? International Business Machines Corporation. Tu widzą, super. A z czym Ci się ta firma kojarzy? Dokładnie. W latach 80. IBM tworzy komputery. Ale w latach 20. czy 30. komputerów jeszcze nie ma. Co nie zmienia faktu, że IBM bardzo przyczynia się, bardzo wspomaga reżim narodowo-socjalistyczny. Bo zanim były te komputery z lat 80., to IBM tworzy karty perforowane i maszyny sortujące. I do czego, słuchajcie, narodowy socjalizm te karty i te maszyny wykorzystuje? Ano do przygotowywania
z list przygotowywania spisów osób, które są dla reżimu niewygodne. W pierwszej kolejności to są wszyscy ci, których później poddano akcji T4, czyli osoby uznane za niepełnosprawne, osoby, które uznano za upośledzone, te, które później poddano eutanazji. Na dalszym etapie te karty i te maszyny sortujące są wykorzystywane ten sprzęt jest wykorzystywany do tego, żeby tworzyć listy Żydów, tak? Żydów, których za chwilę będziemy pozbawiać majątku, których za chwilę będziemy wysyłać do obozów koncentracyjnych i obozów zagłady. No one, jak Państwo widzicie, te urządzenia, tutaj mamy prezesa IBM, w okresie, który nawet spotkał się w czerwcu 1937 roku z Hitlerem w Berlinie i podobnie jak Ford też otrzymał medal za zasługi dla Rzeszy. Ale drodzy Państwo, to jest wsparcie amerykańskie. Narodowo-socjalistyczna III Rzesza miała też wsparcie od już wcześniej, przed objęciem władzy, miała wsparcie swoich przemysłowców. I tutaj takim najsłynniejszym nazwiskiem jest Günter Quandt, którego ja myślę, że większość z Państwa o nim w ogóle nie słyszała. To jest człowiek, który posiadał ogromne wpływy, udziały w wielu niemieckich firmach, między innymi w firmie BMW, Bayerische Motorwerke. BMW, które pewnie wszyscy znacie i wielu z Was na pewno szanuje. A dlaczego pokazuję go na zdjęciu, obok zdjęcia, na którym jest Magda Goebbels z Józefem Goebbelsem? Bo to jest, drodzy Państwo, Magda Goebbels była jego drugą żoną, czyli późniejsza żona Józefa Goebbelsa. Jak oni się poznają, ona ma lat 17, on jest od niej dużo starszy. Bardzo szybko biorą ślub. Natomiast to małżeństwo, no tak delikatnie rzecz ujmując, nie było do końca ze sobą szczęśliwe. Mieli natomiast syna. Syna, którego tutaj widzimy, to jest Harald Quandt, spadkobierca całej tej fortuny, bo Harald Quandt przeżywa tę wojnę światową. I jak Państwo, ci z Was, którzy widzieli film Upadek, i tam jest taki moment, kiedy Magda Goebbels, bo z tym ją możemy kojarzyć, pierwsza dama III Rzeszy, która morduje szóstkę swoich dzieci, jest taki moment, że ona pisze list do swojego syna, no to ona pisze ten list do Haralda Quandta. I słuchajcie, Goebbelsowie starają się, te relacje są dość napięte, ale to Magda Goebbels stoi za tym, że wciąga Gintera Quandta w narodowo-socjalistyczną machinę władzy. On wstępuje do NSDAP już w 1933 roku i zaczyna przekazywać ogromne datki pieniężne dla NSDAP, dzięki czemu NSDAP może się jako partia finansować. Przedsiębiorstwa, którymi kieruje Quandt, to jest ważne w sektorze, one były ważne w sektorze w przemyśle zbrojeniowym. Zresztą sam Quandt został mianowany w 1937 roku okrzyknięty mianem litera gospodarki wojennej. Natomiast słuchajcie, to co on produkował? Od materiału na uniformy po akumulatory, suche baterie, broń, amunicję i metale lekkie. To jest fragment z artykułu tygodnik Das Reich, który mówi, że taka osoba słusznie nosi miano lidera gospodarki wojennej. I to wspomniany przeze mnie BMW, w którym też większość udziałów ma Günter Quandt. Drodzy Państwo, no oni wykorzystują w trakcie II wojny światowej więźniów obozów koncentracyjnych, przede wszystkim więźniów Dachau. Pod koniec 1944 roku mówi się, że już jakieś około 29 tysięcy robotników pracowało w fabrykach BMW w koszmarnych warunkach. Ci ludzie tam ginęli. Było tam wielu, i też to co podkreślają historycy, że BMW traktowało różnie, w sposób inny traktowało więźniów, którzy pochodzili z zachodniej Europy, i inaczej podchodzono też do więźniów ze wschodu, do Polaków, do Ukraińców. Traktowano ich zdecydowanie gorzej. No, trzeba tutaj podkreślić, że oni pracowali po 12 godzin, a nawet i więcej dziennie, w koszmarnych warunkach, przy kiepskim wyżywieniu. Ale to jest Günter Quandt. To jeszcze nie oznacza, że Adolf Hitler ma tutaj w ręku wszystkich przemysłowców III Rzeszy. Natomiast w bardzo krótkim czasie on tych przemysłowców zdobywa. Bo słuchajcie, jak 30 stycznia 1933 Hitler zostaje kanclerzem, to już 20 lutego tego samego roku on zaprasza
Gering wystosowuje takie zaproszenie do 20 największych niemieckich przedsiębiorców. Oni przyjeżdżają i się zjeżdżają na spotkanie z Adolfem Hitlerem, z Geringiem i z innymi dygnitarzami do prywatnej posiadłości Geringa. I tam na tym spotkaniu, jak ci przemysłowcy się domyślają, no spotkanie będzie tutaj dotyczyło tego, jak Adolf Hitler wyobraża sobie współpracę z poszczególnymi gałęziami gospodarki niemieckiej. Zbyt wiele się generalnie ci przemysłowcy nie dowiadują, natomiast to, czego się dowiadują, czy to, co jest im zasugerowane, no delikatnie, ja bym powiedziała, że stosowany jest taki delikatny szantaż, pojawia się delikatna groźba, bo po przemówieniu Hitlera głos zabiera Göring i Państwo widzicie tutaj fragment z przemówienia Göringa, który mówi o to, że zwracamy się z prośbą o finansowe ofiary do tytanów biznesu, bo rzecz więcej niż rozsądna, jeśli się weźmie pod uwagę, że wybory, zbliżające się wybory parlamentarne 5 marca 1933 roku, będą z pewnością ostatnimi w ciągu najbliższych 10, a prawdopodobnie nawet 100 lat. Co to oznacza? Że no dajcie nam kasę, bo my musimy sobie sfinansować tutaj kampanię wyborczą, bo jak jej nie dacie, a my przejmiemy władzę, to może być z wami źle. To możemy wam tutaj zaszkodzić. I to się, słuchajcie, bardzo szybko dzieje. Ja wspomniałam wam, jakie zadłużenie partia ma w 1933 roku, jak Hitler przejmuje władzę. W dzień po tym spotkaniu Goebbels w swoich dziennikach pisze, no napłynęły do nas datki 3 miliardy marek. My mamy za co sfinansować te wybory. I on ma pieniądze na to, zaczyna przedstawiać Hitlera w prasie za pośrednictwem radia jako Mesjasza, ma pieniądze, żeby tą kampanię wyborczą sfinansować. A dużą rolę, słuchajcie, w pozyskiwaniu tych niemieckich firm odgrywa także ten człowiek, Heinrich Himmler, człowiek, który miał w łapie SS, czyli no ja SS nazywam, drodzy Państwo, abstrahując od faktu, że to jest ta elita narodu niemieckiego, to ja uważam, że SS była też narzędziem wykonawczym tej władzy. I Hitler stosuje metodę wobec tych niemieckich firm, metodę kija i marchewki. Mówiąc na zasadzie, dajcie nam pieniądze, finansujcie tutaj nasze rządy, to możecie na tym skorzystać. Jak nie skorzystacie, to będziecie mieli problem. A jak możecie skorzystać? My za chwilę zaczniemy te żydowskie majątki przejmować, więc wy możecie, wykupować je za bezcen. A wiecie Państwo, też ideologia narodowego socjalizmu wiązała się z parciem na wschód, Drangnach Ostern. Wszyscy byli przygotowywani na to, że wkrótce wybuchnie wojna. Więc w grę wchodziły nie tylko majątki na terenie III Rzeszy. Za chwilę w grę zaczną wchodzić majątki i firmy znajdujące się na terenach okupowanych, na terenach stopniowo przez Rzeszę podbijanych. I w taki sposób, słuchajcie, było nawet takie towarzystwo, które nazywało się Towarzystwem Przyjaciół Heinricha Himmlera. Stopniowo po Ginterzeplancie do tego towarzystwa zaczynają wkraczać kolejne wielkie firmy, kolejne wielkie niemieckie koncerny. Pierwszym z nich, takim wartym wspomnienia, jest koncern Friedricha Flicka, który był głównym zaopatrzycielem wojskowym III Rzeszy. I on, drodzy Państwo, bo on już zaczyna finansować narodowych socjalistów przed rokiem 1933 i on wraz z wieloma innymi, między innymi Siemensem, jest odpowiedzialny za dojście Hitlera do władzy. No ale on na tej władzy też korzysta, bo już w 1933 roku Flick wie, że zakłady na przykład w Lipsku zostaną przestawione na produkcję lotniczą. Wynika to z rozkazu Hitlera o rozbudowie Luftwaffe. Czyli będzie miał zlecenie od rządu, które będzie realizował. Już wkrótce potem te pierwsze zlecenia w 1934 roku się pojawiają. Najpierw od wojsk lądowych, za chwilę od marynarki wojennej. W ślad za tym, za tymi obietnicami ze strony narodowo-socjalistycznego reżimu, Flick stopniowo zwiększa finansowanie na NSDAP i w ciągu 10 lat szacuje się, że on przekazał 7 miliardów marek na rzecz partii. A działalność SS w latach 36-44 dofinansował 100 tysiącami marek, dofinansowywał 100 tysięcy marek rocznie. Natomiast słuchajcie, no to, że w jaki sposób, jakie to ma korzyści dla samego Flicka, to ta aryzacja przemysłu powoduje, że dzięki temu Flick może wykupywać
po zaniżonych cenach różne stalownie i huty, to co go interesuje, kopalnie od rządu. W 1944 roku to przedsiębiorstwo koncern Flika, on już składał się ze 132 zakładów i zatrudniał 120 tysięcy pracowników, z czego blisko połowę stanowili więźniowie obozów koncentracyjnych, którzy pracowali tam jako robotnicy przemysłowi. Allianz był też taką firmą i ja myślę, że Państwo tą nazwę kojarzycie. To jest przedsiębiorstwo, które zajmuje się ubezpieczaniem. Ogromne przedsiębiorstwo działające obecnie w 70 krajach na świecie. I Allianz, słuchajcie, na tej współpracy z reżimem pod koniec II wojny światowej szacuje się, że firma Allianz miała kapitał większy 20-krotnie niż w roku 1939. I teraz tak, z czego to wynika i co właściwie firma ubezpieczeniowa może dać reżimowi? No przede wszystkim Allianz ubezpieczał też Żydów, tak? Więc obietnica ze strony Himmlera była taka, że jak ty nas dofinansujesz jako partię, to za chwilę ze strony tej, w wyniku aryzacji, też będziesz miał korzyści. I pierwszy taki potężny zastrzyk pieniędzy nastąpił po Nocy Kryształowej. Z czego to wynikało? Bo wiecie Państwo, że w trakcie Nocy Kryształowej narodowi socjaliści, bojówki SS wybijają szyby w sklepach żydowskich i tak dalej. No ci Żydzi byli poubezpieczani. Allianz nie wypłacał ubezpieczeń za te zniszczenia. Co więcej, robią taki deal z rządem, że dzielą te pieniądze. Połowę bierze reżim, połowę bierze firma ubezpieczeniowa. Słuchajcie, Towarzystwo Allianz ubezpieczało też obozy koncentracyjne i obozy zagłady. I żeby było śmiesznie, oni ubezpieczali to z tak zwanym inwentarzem żywym. Co Państwo rozumiecie przez inwentarz żywy? Ubezpieczali też ludzi. I czerpali, nie wypłacali odszkodowań należnym tym ludziom, czerpiąc zyski, na przykład, jak wiecie, w Auschwitz było takie miejsce, które nazywało się Kanadą, gdzie Niemcy gromadzili dobytek po zakazowywanych Żydach. Ten dobytek szedł do podziału. Część brała rząd, część brała firma Allianz. A agenci ubezpieczyciele, ci rzeczoznawcy, oni się wybierali do tych powstających obozów, musieli zobaczyć, co ubezpieczają, tak? Więc nie ma siły, żeby nie wiedzieli o stronach, które się tam rozgrywały. Widzieli panujące warunki w tych miejscach. Słuchajcie, po II wojnie światowej, bo do zarządu firmy Allianz tam wchodzą właściwie trzy osoby, przed sądem stają tylko dwie i oni dostają po 10 lat. Wiecie, ile odsiedzieli? Jeden z nich odsiedział rok, drugi półtora. Za te wszystkie, za współpracę z narodowo-socjalistycznym reżimem. Ale takim dosyć sztandarowym, myślę, przykładem był Ferdynand Porsche. Każdy ceniący się tutaj miłośnik motoryzacji, no pewnie chciałby mieć w swoim garażu Porsche. Ferdynand Porsche, on był, słuchajcie, miał czeskie pochodzenie, ale zakłada fabrykę pod Stuttgartem, która w latach 20. Mówiąc delikatnie, cienko wszędzie, nie ma pieniędzy. Natomiast sam Volkswagen, za którym Porsche stoi, to jest wytwór epoki narodowego socjalizmu. Kiedy w Porsche poznaje Adolfa Hitlera? No, na jednym ze spotkań motoryzacyjnych, bo jak Państwo wiecie, Hitler był wielkim zwolennikiem motoryzacji, mimo tego, że sam nigdy nie miał prawa jazdy, jeździł z szoferem. Oni się poznają i trafia trochę tak swój na swego, bo Porsche też był znakomitym mówcą. I podobno po takim spotkaniu, po przemówieniu Adolfa Hitlera, Porsche go gdzieś tam wyłapuje i zaczyna mu proponować współpracę. Więc korzystając ze zdolności takich konstruktorskich Ferdynanda Porsche, podobno Hitler, chociaż historycy nie są co do tego do końca zgodni, Hitler wychodzi z taką inicjatywą, że skoro ty tutaj jesteś takim znakomitym konstruktorem, to może byś przygotował coś takiego jak samochód dla ludu, Volkswagen, samochód dla ludu. Miało to być, słuchajcie, tanie
tanie auto. Miało to być auto, którego cena nie przekroczy 1000 marek niemieckich. Produkcja rusza dopiero w 1938 roku i to jest też, słuchajcie, samochód, na którym oparto po wojnie słynnego Gabusa, którego myślę wszyscy znamy, ale dopiero to się bardzo przeciąga w czasie, no przez to, że Hitler oczekiwał, że to będzie tanie auto. Chodziło o to, żeby ono było dostępne dla prostych ludzi, więc dopiero 20 kwietnia, czyli w urodziny Adolfa Hitlera, Ferdynand Porsche prezentuje mu pierwszego gotowego Volkswagena, to był czarny kabriolet Gabus. I do momentu wybuchu II wojny światowej wyprodukowano w III Rzeszy zaledwie 630 egzemplarzy tego samochodu, z czego no niestety wszystkie zostały przekazane działaczom narodowo-socjalistycznym, dygnitarzom partyjnym. Co też w praktyce oznaczało, bo słuchajcie, Hitler bardzo zachęcał Niemców do tego, żeby wpłacać na książeczki takie do programu oszczędnościowego, żeby to Porsche otrzymać. No, oznaczało to, że Niemcy po prostu zostali oszukani na łączną kwotę 280 milionów marek. Sam Porsche był też członkiem NSDAP i on po wojnie w ogóle, on się tak przedstawiał, że był z gruntu apolityczny, że no w zasadzie to, dlaczego on się związał z partią, wynikało z faktu, że jego firma zmagała się z problemami finansowymi, a dzięki tym związkom otrzymywał od rządu zlecenia. Natomiast słuchajcie, prawda jest taka, że no w 1939 roku, jak wybucha wojna, fabryki, które podlegały Ferdynandowi Porsche, one zostają przestawione na produkcję zbrojeniową i zaczynają, Porsche przykłada rękę do takich największych projektów, jak na przykład czołg Tygrys, jak bombowiec Junkers czy pocisk V1 i takim jeszcze innym, dużym, znanym bardzo projektem jest czołg Maus. Tutaj też to zostało, czołg został zaprojektowany przez Ferdynanda Porsche. Słuchajcie, Porsche jest też pierwszym przemysłowcem niemieckim, pierwszym tutaj właścicielem firmy, który wykorzystuje w swoich fabrykach niewolniczą pracę więźniów obozów koncentracyjnych, między innymi w Auschwitz. I oni, ci więźniowie, byli traktowani w potworny sposób. W momencie, kiedy jego firmy zostają, jego fabryki, no, trzeba ewakuować, robotnicy są zmuszani do marszów śmierci, w których też giną. No, w 1991 roku Volkswagen, no, żeby trochę spróbować rozliczyć się z tą swoją narodowo-socjalistyczną przeszłością, przygotowuje takie opracowanie, historycy na zlecenie Volkswagena przygotowują opracowanie, w którym przyznają się po prostu do mrocznych początków tej firmy. Natomiast no, sam Porsche cieszył się ogromnym tutaj uznaniem Adolfa Hitlera, też został odznaczony niemiecką nagrodą naukową w dziedzinie nauki sztuki. To jest niemiecki odpowiednik Nagrody Nobla, bo po przejęciu władzy, słuchajcie, Adolf Hitler zakazuje Niemcom przyjmowania Nagrody Nobla. I taka ciekawostka, w 1996 roku przyznano Ferdynandowi Porsche tytuł samochodowego inżyniera wieku. On przez całe swoje życie był odpowiedzialny za skonstruowanie ponad 300 pojazdów i uzyskał 1000 patentów. I przechodząc dalej, mam ochotę, mówiąc o Hugo Bossie, mam ochotę powiedzieć, że diabeł ubiera się u Bossa, bo właśnie w fabrykach tekstylnych Hugo Bossa były szyte, słuchajcie, mundury dla SS, dla SA czy dla członków Hitlerjugend. Hugo Boss to też jest firma, która w latach 20. Zmaga się z ogromnymi problemami finansowymi. No a jak się zaczyna ten mariaż, jak się zaczyna ten tutaj romans Hugo Bossa z Adolfem Hitlerem? Syn, bo początkowo ta firma, zarząd firmy to są trzy osoby, to jest ojciec, matka i syn. Hugo Boss zapisuje się do NSDAP, gdzie poznaje Adolfa Hitlera i podobno szyje, pierwszym zleceniem, które od Hitlera dostaje, jest garnitur, który ma dla Hitlera uszyć. I ta współpraca układa się na tyle, że stopniowo firma, która jest na skraju bankructwa i która zaczyna zwalniać pracowników, tam zostaje zaledwie kilka maszyn do szycia, no, otrzymuje zlecenia od rządu na wspomniane przeze mnie mundury, które pozwalają mu
pozwalają mu utrzymać, podtrzymać firmę przy życiu. W 31 roku, tak jak Państwu wspomniałam, BOS wstępuje do NSDAP. I tutaj taka ciekawostka, bo wielu z Państwa pewnie myśli, bo ja, wydaje mi się, że ten mariaż z Hugo Bossem jest dosyć dobrze znany. Natomiast wielu z nas myśli, że Hugo Boss projektował mundury. On ich nie projektował. Firma Hugo Bossa tylko te mundury szyła, natomiast za projektowanie odpowiedzialny był ten człowiek mundurów. I teraz tak, jak to wyglądało? I po raz drugi mam dzisiaj ochotę powiedzieć, że uważam, że Trzecia Rzesza wyglądała świetnie. Czarne, świetnie skrojone mundury. Macie tutaj Państwo Reichsführera SS, mamy SS-mana, mamy brunatne koszule, mamy też... Teraz ja patrzę pod innym kątem, ale jest tutaj Heidrich, szef ST. To jest kolekcja Hugo Bossa, rok 34. Robi wrażenie? Myślę, że robi. Drodzy Państwo, i teraz jak, zobaczcie, jak to wyglądało. No coś po prostu pięknego. A ciekawostka jest też taka, że Hugo Boss dzięki, bo on nie ma tyle swoich fabryk. Oni przejmują fabryki tekstylne w wielu wypadkach, które należały do Żydów. Natomiast u Hugo Bossa pracują kobiety, pracują robotnice przymusowe. Wiele z nich to było Polkami i po wojnie, jak one opisywały, słuchajcie, warunki, które panowały w tych szwalniach, to wspominały, cytuję, u Bossa panowały katastrofalne warunki, niesprzyjające nawet w najmniejszym stopniu utrzymaniu higieny. Pełno było wszy i pcheł, jedzenia było mało. Mogliśmy poruszać się jedynie z obozu do fabryki z powrotem podczas nalotów, zabraniano mi udawania się do schronu. Szwaczki pracowały od 12 nawet do 18 godzin dziennie. W ogóle ja też, Ginter, wspomniany wcześniej Ginter Quandt, on był na jedną z osób, która kupowała, była odpowiedzialna za kupowanie mundurów dla, na przykład dla Wehrmachtu, bo to też Państwu chcę powiedzieć, że to nie tylko Hugo Boss, ale znana Wam na pewno firma Big and Cloppenburg produkowała mundury dla niemieckiej armii. I słuchajcie, jak sobie zbierałam informacje na temat Gintera Quanta, to znalazłam takie porównanie, że on tych mundurów dla Wehrmachtu kupił tyle, że gdybyśmy je wszystkie połączyli, to można by okrążyć połowę kuli ziemskiej. Także dużo tych zamówień, dużo. Co się stało z Hugo Bossem po II wojnie światowej? Jeszcze chciałam Wam pokazać, że obecnie to jest jedna z najbardziej znanych i najlepiej zarabiających i ja myślę, że super cenionych marek takich tekstylnych. Pracuje około 15 tysięcy pracowników i widzicie Państwo, jaki jest zysk. I to Metzingen, gdzie została założona firma Hugo Boss, ona nadal pozostaje główną siedzibą. Natomiast po wojnie Hugo Boss został postawiony przed koniecznością rozliczenia się odpowiedzialnością za swoją współpracę, ale to jeszcze może na chwilę zostawię. Drodzy Państwo, no tutaj mamy doktora Edgara. Mamy Rudolfa Augusta Edgara. Jakby seniora tego rodu. I dopóki ten człowiek żyje, którego widzimy na zdjęciu, dopóty firma dr Edgar no, gdzieś tam chowa w szafie swoją mroczną przeszłość i nie przyznaje się do współpracy z nazistami. I teraz, drodzy Państwo, no dr Edgar, król budyniu. Myślę, że to jest... On sam zresztą o sobie mówił i tu cytuję, że no z gówna zrobił duże pieniądze, bo wynalazł coś takiego jak proszek do pieczenia. I na tym zrobił, naprawdę zbił ogromny majątek. Słuchajcie, jego firma doktora Edgara wykorzystywała, tak jak wiele innych, niewolniczą pracę więźniów i dostarczała prowiant dla Wehrmachtu. Natomiast Rudolf August Edgar, ten, którego my widzimy na zdjęciu, on w pewnym momencie przejmuje firmę. On był członkiem Waffen-SS, on przeszedł szkołę oficerską w Dachau i dzięki jego zaangażowaniu na rzecz Waffen-SS oni na przykład przejęli ogromny majątek, ogromną willę
teraz nie pamiętam, albo w Hanowerze, albo w Hamburgu. W każdym razie rodzina doktora Edgara w dalszym ciągu mieszka w tej willi i oni też, doktor Edgar, dzięki zaangażowaniu na rzecz reżimu, wykupuje, słuchajcie, bo mało kto wie, że doktor Edgar to są nie tylko takie produkty do pieczenia, to są nie tylko te pizze i tak dalej, ale to jest też przemysł taki spirytusowy. Oni wykupują browar. I to ten browar w pewnym momencie stanowi trzon firmy, stanowi główne źródło dochodu. W 1937 roku także dr Edgar jest uhonorowany tytułem wzorowego narodowo-socjalistycznego zakładu pracy. Tutaj Państwo macie taką ulotkę pokazującą, jak bardzo chętnie Niemcy, dotyczącą puddingu, wsparcie dla Wehrmachtu. No, pieniądze, jakie czerpali z tego reżimu, były na tyle duże, że oni sami nie wiedzieli w zasadzie, co mają z tym robić. I dopiero w 2000 roku firma zdecydowała się na wypłacenie odszkodowań byłym pracownikom, robotnikom przymusowym, którzy byli tam zatrudniani. I taki potentat, który myślę wszyscy kojarzymy, IG Farben, czyli taki moloch przemysłu chemicznego, tam w skład IG Farben wchodzi w zasadzie 8 spółek, ale to myślę, z czym IG Farben Państwo kojarzycie, to jest przede wszystkim firma Bayer, czyli firma, która już przed II wojną światową, oni dali nam heroinę na przykład, ale dali nam też aspirynę, czyli lek, bardzo skuteczny lek na ból głowy. Cały koncern IG Farben, on jest bardzo istotny dla Niemiec w trakcie II wojny światowej, bo dostarcza benzynę, kauczuk, no różne chemiczne środki bojowe, materiały wybuchowe, barwniki sztuczne i włókna. I słuchajcie, to jest istotne z tego względu, bo jak Hitler chce prowadzić wojnę, no musi być niezależny, musi odcina się od dostaw zewnętrznych, więc ten przemysł wojenny musi działać. I to zapewnia mu IG Farben. Natomiast prawda jest taka, że w tych zakładach podlegających IG Farben przechodzi przez te zakłady 500 000 więźniów. IG Farben produkowała także cyklon B, czyli materiał używany do gazowania Żydów w komorach. Natomiast lekarze związani z przedsiębiorstwem Bayera, oni byli odpowiedzialni za eksperymenty medyczne na więźniach, testowali na nich leki, czy wstrzykiwali, no sprawdzali, jak ludzki organizm reaguje, na przykład jak wstrzyknie się do serca benzynę. Sami odpowiedzialni za współpracę z IG Farben dyrektorzy mówili, że nasza przyjaźń z SS jest bardzo, bardzo owocna. Natomiast słuchajcie, po II wojnie światowej zaledwie 13 osób, które były związane z tą firmą, no, zostaje przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze i oni dostają od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Oczywiście nie odsiadują pełnych wyroków, natomiast dopiero w 1995 roku przepraszają, IG Farben przeprasza za zbrodnie podczas II wojny światowej. I teraz już słuchajcie, przechodząc do takiego krótkiego podsumowania. Jakie korzyści ze współpracy z reżimem miały te wielkie firmy? Ja widzę te korzyści w takich trzech głównych aspektach. Przede wszystkim oni realizowali zlecenia rządowe, czyli mieli pieniądze. Rząd zleca, my produkujemy, wypłacają nam kasy. Poza tym przejmowano majątki żydowskie po zaniżonych cenach. Bogacono się. Wielu z tych Żydów, którzy te majątki i firmy tracą, ginie w trakcie Holokaustu. Nie wraca po wojnie. Nie ubiega się o zwrot tych majątków. I trzeci istotny element, dostęp do taniej siły roboczej. Wyglądało to w ten sposób, tak jak w przypadku Ferdynanda Porsche, że się po prostu jeździło do obozów koncentracyjnych, wybierało spośród tych więźniów, no specjalistów, tych, których u siebie chcemy. Tak jak Hugo Boss mógł sobie wybrać szwaczki, tak Porsche wybierał sobie ludzi, którzy mają co nieco wspólnego z gdzieś tam z przemysłem motoryzacyjnym. Tym więźniom płacono bądź nie, ale były to zasadniczo śmieszne pieniądze. Jak wyglądają powojenne rozliczenia? Czy te firmy odpowiedziały za swoje zaangażowanie? Słuchajcie, no
Generalnie, co tu dużo mówić, rozliczenia powojenne są rozczarowujące. Ten flik, którego Państwo widzieli, wielki potentat tutaj przemysłowy, on był sądzony, to jest 12 proces norymberski, oddzielnie nazwany procesem flika, skazany na 7 lat więzienia, ale on nigdy nie uznaje wyroku. I skazany w 47, a w 50 już zostaje zwolniony z więzienia. On uważał, że w ogóle to, co stawianie przed sądem niemieckich przemysłowców, jest dla nich obrazą. Wspomniany Hugo Boss. W 47 roku, kiedy alianci próbują dokonać denazyfikacji i wiecie Państwo, zaczynają wprowadzać różnego rodzaju takie formularze, gdzie wszyscy Niemcy byli zobligowani do tego, żeby podać swoje dane dotyczące powiązań z reżimem narodowo-socjalistycznym. Bardzo szybko wychodzi, że Hugo Boss z tym reżimem współpracował i na niego zostaje nałożona kara w wysokości 100 tysięcy marek i zakazano mu prowadzenia działalności gospodarczej. Boss umiera, bardzo krótko potem umiera w 1948 roku w takiej niesławie, ale jego potomkowie, najpierw jego zięć, postanawia firmę reaktywować. I ona, firma Hugo Bossa do dzisiaj funkcjonuje. Są to już wiadomo inni ludzie, natomiast dopiero w 2011 roku Hugo Boss przeprasza za wszystkie krzywdy wyrządzone osobom, które były zmuszone w jego firmach pracować. Czy ci ludzie, którzy korzystali z tej współpracy, no można powiedzieć, że oni odczuwali jakiekolwiek poczucie winy? Jeśli chodzi o to, o skalę robotników przemysłowych, słuchajcie, od 12 do 15 milionów ludzi zostało, w większości były to osoby z Europy Wschodniej, zostało w latach II wojny światowej wywiezione na teren III Rzeszy, żeby i było wykorzystywane jako taka niewolnicza, tania siła robocza. Mówimy o 3 milionach Polaków, którzy byli robotnikami na terenie III Rzeszy. Natomiast dopiero w 1999 roku rząd federalny ogłosił utworzenie takiego funduszu odszkodowawczego dla byłych robotników przymusowych i więźniów obozów koncentracyjnych. No i to było 10 milionów marek. I w tym samym roku, ale ja podkreślam, to jest dopiero 99 rok, w tym samym roku dopiero 26 niemieckich firm przystępuje do funduszu o nazwie Fundacja i Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość. I to są firmy, które, no oni się po prostu zrzucają na odszkodowania. Tu, jeśli chodzi o poczucie winy, to na przykładzie marki Continental, którą Państwo na pewno kojarzycie, bo to jest znany, bardzo ceniony producent opon do dzisiaj, to Continental i to jest artykuł, z którego ja korzystałam przygotowując tę część, pochodził dopiero z 2020 roku. Continental, czyli też bardzo późno, firma zleciła przygotowanie raportu dotyczącego swoich powiązań z reżimem narodowo-socjalistycznym, a poza tym, że oni, słuchajcie, w trakcie II wojny światowej produkowali te opony i tak dalej, to produkowali też wszystkie takie, no nie wiem, gumowe wężyki czy gumowe podeszwy do butów dla żołnierzy Wehrmachtu. I firma Continental, produkując, wiecie, jak oni sprawdzali na przykład jakość tych swoich produktów, zmuszali więźniów obozów koncentracyjnych do bardzo, bardzo długich marszów, tych gumowych marszów, w których ci ludzie po prostu byli wycieńczeni, umierali w trakcie tych marszów. Więc Continental, jak wiele innych niemieckich firm, przedstawia ten bardzo długi raport dotyczący swoich powiązań i postanowiła wypłacić odszkodowania. Dzisiaj ta firma jest warta 44 miliardy euro. Natomiast, no, drodzy Państwo, zadajmy sobie pytanie, jeżeli mówimy, to jest rok 2020, ilu z tych robotników przymusowych, którzy pracowali, nadal żyło? Ilu z nich mogło skorzystać na tych odszkodowaniach, o które firma Continental gdzieś tam się pokusiła? I bardzo było podobnie w przypadku BMW. 2016 rok, dopiero pierwsze takie oficjalne oświadczenie, kiedy BMW wyraża głęboki żal z powodu ogromnego cierpienia i tak dalej, i tak dalej. I Aginterpoint, słuchajcie, jego potomkowie, oni nadal znajdują się w pierwszej piątce najzamożniejszych
najzamożniejszych Niemców. Niederquant, czyli ten były mąż Magdy Gebelson, po wojnie twierdził, że ja to w ogóle żadnych powiązań z narodowo-socjalistycznym reżimem nie miałam. To oni mnie namówili, mnie ta partia to w ogóle nie interesowała. A tutaj mamy dane, które mówią same za siebie. Słuchajcie, i teraz na zakończenie już tak typowo, ja chciałabym Państwa zostawić z pytaniem, które mam nadzieję sobie rozważycie, wracając do domu autobusami, tramwajem i tak dalej. Jak opowiadałam jednej z moich koleżanek, Magdy dzisiaj z nami nie ma, o tym wykładzie, o tematyce tego wykładu, który dla Państwa przygotowuję, to ona mi mówi, o rany, ale świetnie, wiesz co, bo to jest w sumie takie problematyczne. Ja pamiętam, że ja grałam kiedyś z moimi znajomymi w grę, która się nazywa Dylematy. Ja nie wrzuciłam tutaj Państwu pudełka tej gry, natomiast jak googlałam, jak sprawdzałam, jak te dylematy wyglądają, to później algorytmy zaczęły mi podsuwać, nawet Empik, żeby sobie te dylematy przez internetowo przez Empik kupić. W każdym razie gra Dylematy polega na tym, że to są takie karteczki i na tych karteczkach jest pytanie i dwie możliwe odpowiedzi. I w towarzystwie, i to są bardzo trudne pytania, i w towarzystwie ludzie mają po prostu, znajomi, którzy w tą grę grają, mają po prostu zacząć rozważać, jaka byłaby odpowiedź na to pytanie. I tu dla Państwa może przeczytam. Twoja przykładowa karta. Twoja druga połówka została zatruta. Istnieją dwie odtrutki, ale każda z nich ma efekty uboczne. Czy A. Wybierasz odtrutkę powodującą opóźnienie umysłowe, a może B. Wybierasz odtrutkę produkującą poważne deformacje ciała. Na tym się ludzie w dylematach zastanawiają i Magda do mnie mówi coś takiego, że jak ona ze znajomymi w grę Dylemat grała, to pojawiło się takie pytanie. Czy i Magda, on to jest parafraza, to nie jest dokładne, bo ona mi później to w wiadomości prywatnej napisała. Czy jako badacz zdecydowałbyś się użyć wyników badań, które pochodzą z medycznych eksperymentów przeprowadzonych na więźniach byłych obozów koncentracyjnych? Słuchajcie, ja to pytanie rozszerzyłam i zapytałam wczoraj moich studentów, a mam taką grupę, to była grupa 15-osobowa, zajęcia ogólnouniwersyteckie i mam studentów, którzy studiują na różnych kierunkach. Mam zarówno studentów psychologii, jak i mam studentów prawa, mam studentów historii, mam studentów z historii sztuki i tak dalej, i tak dalej. I rozszerzając to pytanie, zapytałam moich studentów, czy czujecie moralnie jakiś taki niesmak, że my nadal korzystamy z tych zdobyczy medycznych, tu firma Bayer, czy wykorzystujemy, nie wiem, produkty marki Dr. Edgar, kupujemy te opony u Continentala, jeździmy sobie Volkswagenami. Czy budzi to w was jakiś taki moralny niepokój, czy powinniśmy rzeczywiście to robić? I słuchajcie, zdania były podzielone. Zrobiłam na koniec głosowanie i okazało się, że tylko dwie osoby są za tym, że to jest złe, że to jest moralnie złe. Argumentacja była taka, że no skoro już tutaj ludzie na tym ucierpieli, to dlaczego nie wykorzystać tego dla rozwoju? I w pewnym momencie odzywa się chłopak, który będzie znakomitym prokuratorem pewnego dnia, studentem prawa, i on mówi, no ale jeśli w przypadku takiej firmy Bayer, jeśli wykorzystujemy wyniki badań, to jest trochę tak, jakbyśmy dawali przyzwolenie na to, że eksperymenty medyczne no, mogą być prowadzone, bo to przecież popycha do przodu ludzkość, tak? My możemy wszyscy na tym skorzystać. A co jeśli... On miał taką wątpliwość, że z jego punktu, z prawnego punktu widzenia, dla niego byłoby to wykorzystanie tego rodzaju badań jest pewnego rodzaju przyzwoleniem, że możemy to robić. A co Państwo sądzicie? I jak się czujecie dzisiaj, wiedząc, że wiele produktów naszego dnia codziennego powstawało w takich tragicznych warunkach, powstawało dzięki pracy robotników przymusowych. Bardzo dziękuję.